Czego nie wiecie o długach na świecie? Ta historia się powtarza. 10 lat temu rozpoczął się kryzys zadłużenia w Grecji. Jego końca nie widać. 30 lat temu rozpoczął się kryzys zadłużenia w krajach globalnego południa. Zanim znaleziono rozwiązanie, minęły dwie dekady. Czy to nie są zupełnie różne światy? A może podejście do kryzysu w obu przypadkach da się porównać? Błąd pierwszy. Kryzysu się nie rozwiązuje, tylko się go finansuje. Gdy Grecja ogłosiła bankructwo, państwa, z których pochodzą banki wierzyciele, znalazły rozwiązania umożliwiające dalsze finansowanie pożyczek. Tak chciano rozwiązać problem zadłużenia. Jednak takie postępowanie do dzisiaj odsuwa kryzys w czasie, zamiast go zażegnać. Ten błąd popełniano już wcześniej. W latach 80. i 90. kraje rozwijające się w Ameryce Łacińskiej i Afryce zaczęły bankrutować. Państwa wierzyciele przez dekadę udzielały im nowych kredytów, by kraje globalnego południa dalej mogły spłacać długi. Wkrótce kraje ubogie nie mogły spłacać również tych nowych pożyczek. Ich długi nie malały, lecz rosły. Taktyka opóźniania nie pomaga, gdy potrzebne jest natychmiastowe umorzenie odpowiedniej części długu. Błąd drugi. Wierzyciele i posiadający władze sami decydują, co należy zrobić. Tak zwana trojka to trzej najważniejsi wierzyciele Grecji, którzy sami podejmują decyzję o tym, co należy zrobić z kryzysem. Drzwi trojki są zamknięte przed niezależnymi ekspertami i dłużnikiem. Opinię o danym kraju sporządza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który upiększa prognozy dotyczące zadłużenia i rozwoju gospodarki. Dlatego na papierze wygląda to tak, że Grecja już niedługo wyjdzie z zadłużenia. Dawniej też tak było. Po wybuchu kryzysu zadłużenia w latach 80., państwa uprzemysłowione zrzeszone w tzw. klubie paryskim kilka razy uchwalały częściowe, zbyt niskie umorzenia długów państw rozwijających się. Takie postępowanie opierano na ekspertyzach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które są instytucjami państw uprzemysłowionych, a jednocześnie same są wierzycielami. Niezależni eksperci, kościoły i organizacje pozarządowe już wtedy mówiły, że jedno głębokie cięcie długów byłoby lepsze niż wiele cząstkowych umorzeń. Jednak państwa uprzemysłowione wolały słuchać Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To niezależni eksperci, a nie wierzyciele, powinni decydować, co należy zrobić. Kto wygrywa? Rządy europejskie i trojka dbały o to, by Grecja nie wstrzymała spłat. Banki wierzyciele robiły więc dobry interes. W ten sposób banki nie poniosły ryzyka swoich wątpliwych inwestycji i dostały dość czasu, by zniknąć z kraju pogrążonego w kryzysie. No to pięknie. Już w latach 80. banki wierzyciele zadłużonych państw globalnego południa nie miały się na co skarżyć. Ich rządy i Bank Światowy udzielały zadłużonym państwom pożyczek, które szły bezpośrednio na spłatę długu wobec prywatnych banków. Stare długi zostały zastąpione nowymi. Kto na tym traci? To społeczeństwo ponosi koszty, gdy przychodzi kryzys i trzeba spłacać długi. Doświadczyli tego ludzie w Grecji, bo kryzys uderza w gospodarkę i usługi publiczne. Gospodarka kurczyła się z powodu kryzysu zadłużenia i narzuconych przez wierzycieli cięć budżetowych. Rząd Grecji musiał tak bardzo oszczędzać, że nie był w stanie zadbać o swoich obywateli. Ludzie ubożeli z każdą chwilą. I znów nic nowego. Zanim doszło do umorzenia długów przez lata gospodarki krajów globalnego południa kurczyły się. Programy naprawcze zalecone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz przymus ograniczania wydatków na usługi publiczne miały negatywne następstwa dla ludzi. Dla prawie całego pokolenia ludzi żyjących w zadłużonych krajach globalnego południa, umorzenie długu przez państwa uprzemysłowione pod koniec lat 90. nadeszło za późno. Ci, którzy walczą z kryzysem w Europie. Najwyraźniej nie nauczyli się niczego na błędach przeszłości. Zadłużone kraje mają prawo do uczciwego oddłużenia.